Dziś obchodzimy święto Konstytucji 3 maja, ale nie o wspominaniu tego ważnego wydarzenia z roku 1791 chciałem dzisiaj mówić. O Konstytucji 3 maja każdy z nas bez większego problemu może odszukać sobie informacje, wiedzę, jeżeli nie w książkach, w podręcznikach, to z całą pewnością w internecie. To także ważny dzień dla naszych rodaków poza granicami kraju, dla rozsianych po całym świecie milionów Polek i Polaków, Polonii i emigracji, która jest integralną częścią naszego społeczeństwa, a o której zawsze powinniśmy pamiętać, ale w sposób szczególny powinniśmy pamiętać właśnie w takim dniu jak ten, jak dzień 3 maja, gdzie w różnych zakątkach świata Polacy także demonstrują swoje przywiązanie do polskości, do wartości, które są częścią naszego narodu, do biało-czerwonej flagi, do uroczystości o charakterze patriotycznym, niekiedy przeplatanej z wydarzeniami religijnymi, bo to także przecież święto Matki Bożej Królowej Polski. Polonia i emigracja były mi bliskie zawsze z tego powodu, że część swojego dorobku naukowego, całą pracę habilitacyjną poświęciłem właśnie Polonii, emigracji. W moim konkretnym przypadku była to emigracja polska we Francji, największa z europejskich emigracji po II wojnie światowej, liczniejsza nawet od o wiele częściej obecnej w naszej świadomości, ale także w historiografii emigracji na Wyspach Brytyjskich. Polki i Polacy, którzy wyjeżdżali w różnych okolicznościach poza granicę kraju, jeszcze od czasów Konfederacji Barskiej, ale także i wcześniej, i później, po powstaniu listopadowym, gdzie 50 tysięcy wyjeżdża w ramach tak zwanej wielkiej emigracji, potem za chlebem, za ocean, sprawiły, że zwłaszcza jeszcze po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, kiedy możliwości wyjazdu były jeszcze większe, że nie ma w zasadzie dzisiaj kraju na świecie, gdzie nie mieszka większa lub mniejsza polska społeczność. Widać to także, jak są wybory, gdy spływają dane z zagranicy, gdzie gdzieś tam, nawet w najdalszych zakątkach świata, są Polacy, którzy w dniu wyborów czują na tyle poczucie przynależności do naszej wspólnoty narodowej, że często muszą jechać wiele kilometrów, aby oddać swój głos i dać wyraz temu, że czują się Polakami, czują się odpowiedzialni za to, co dzieje się w naszym kraju. Ale to także moment refleksji, ten dzień dzisiejszy, jak my dbamy o Polaków, jak my dbamy o naszą emigrację w różnych zakątkach Polski, zarówno tą na zachodzie, która ma troszeczkę łatwiej, bo żyje w demokratycznych społecznościach, gdzie w naturalny sposób, jeśli nie ma żadnych innych przeszkód, łatwiej jest i zachowywać polskość, i walczyć o swoją przynależność. Ale to także moment pamięci o naszych rodakach na wschodzie, którzy nie wyemigrowali, tak jak ci, którzy wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki Południowej, do Francji czy na Wyspy Brytyjskie, ale mieszkają na terenach, gdzie kiedyś była Rzeczpospolita, gdzie są ich domy, tylko na skutek zmiany granic oni znaleźli się poza granicami Polski, ale mieszkając na swoim, w swoich terenach. To Polacy na Litwie, to Polacy w innych krajach bałtyckich, to Polacy żyjący na Białorusi, w Ukrainie, w Rosji i w dalszych zakątkach dawnych krajów, dawnego Związku Sowieckiego, które stały się ich domem na skutek brutalnej niekiedy polityki władz sowieckich. Musimy zawsze o nich pamiętać, musimy robić dużo, aby pomóc im w odnajdywaniu także swoich korzeni, w ułatwianiu im w dostępie do polskich paszportów, do polskich dokumentów. Powinniśmy wziąć przykład w tym wypadku ze społeczności Węgier, które na skutek swojej skomplikowanej historii po Trianon utraciły 2/3 swojego terenu. Do dzisiaj ten stan rzeczy trwa, z czym się władze węgierskie zresztą kiepsko godzą, to wiemy od dawna, nie przez przypadek taka, nie inna jest obecnie także ich polityka, ale jeśli chodzi o stosunek właśnie Węgrów do ich rodaków, którzy żyją w krajach ościennych, takich chociażby jak Rumunia, jak Siedmiogród,
znajdujący się na terenie Rumunii, powinny być dla nas przykładem. Powinniśmy zrobić wszystko, co tylko w naszej możliwości, aby dokumenty o charakterze przejściowym, takie jak Karta Polaka, stały się dla naszych rodaków, zwłaszcza tych mieszkających na wschodzie, elementem będącym pierwszym krokiem do odzyskania polskiego obywatelstwa, do wejścia w struktury naszej społeczności państwowej, bo są oni, bez względu na to, gdzie mieszkają, częścią naszego narodu. Nie powinniśmy tego robić dlatego, że to być może spowoduje, bo ktoś mógłby taki zarzut tutaj mi czynić, jakieś roszczenia terytorialne. Nie, Polska ma dobre granice, cieszymy się z tych granic, nawet jeśli historycznie mamy sentymenty do takich czy innych rejonów, które gdzieś tam są dzisiaj poza granicami Polski, akceptujemy ten stan rzeczy i nie mamy zamiaru bynajmniej wywracać stolika historii, nie w tym rzecz. Chodzi o to, abyśmy naszym rodakom stworzyli szansę integrowania się z nami, tak jak my tworzymy taką szansę dla tych narodów, tych społeczności, które zamieszkują dzisiaj w Polsce, a czują ze względu na swoją przynależność narodową więzi, czy to z Niemcami, czy to z Litwą, czy to z Ukrainą, czy innymi państwami ościennymi, które także kiedyś miały inne granice, albo też ci nasi obywatele, obywatele polscy, lojalni obywatele państwa polskiego, którzy mają narodowość właśnie chociażby z tych państw, które wspomniałem, abyśmy brali to jako pewien przykład tego, jak powinniśmy postępować. Dlatego pamiętając o 3 maja, pamiętajmy także o naszych rodakach rozsianych po całym świecie, wspominając ich, bo są oni integralną częścią naszego społeczeństwa. Niech to piękne święto, święto 3 maja, będzie także momentem, kiedy pamiętamy o tych wszystkich z nas. Być może każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji, że kiedyś zamieszka poza Polską na dłużej lub niekiedy na stałe, ale przecież zawsze nasze serca będą sercami polskimi, będą biało-czerwone w takim symbolicznym tego określenia znaczeniu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Z Torunia, Zbigniew Giżyński.